Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl. Witam bardzo. Nie dało się jednak tego zrobić w ten sposób, że towarzysz dzwonił i mówił, tak jak się to czasem na jakichś filmach pokazuje, że dzwonił i mówił, dajcie, oddajcie, przekażcie, tylko jednak trzeba było wykonać w ramach tego systemu bardzo dużą liczbę papierkowej roboty z wyprowadzeniem najpierw funduszy z jednego miejsca do drugiego, potem jakimś przepisaniem tego i tak dalej, i tak dalej. No to pozwolę sobie zachować dokładnie przeciwne zdanie, to znaczy system jak najbardziej PRL-owski na to pozwalał i robiono to dokładnie za pomocą telefonów, rozdawnictwa, natomiast no nie była to już w pełni jeszcze gospodarka komunistyczna, tylko jeszcze pozostały pewne takie pozostałości smutne kapitalizmu, na przykład jak księgi wieczyste, prawda, jak konieczność dopełnienia pewnych bilansów bankowych itd., itd., czyli to, co tych towarzyszy powstrzymywało tylko przed pobieraniem sobie w takich ilościach dóbr, jakie sobie pobierali, tak było w Związku Sowieckim, powstrzymywały właśnie tylko niektóre reguły prawa, które pozostały jeszcze ze starego świata. Takie drobnomieszczańskie obyczaje, tak, jak to, że gdzieś tam się... Coś do księgi wieczystej, że albo prawda własność, albo wieczyste użytkowanie, tego typu przesądy kapitalistyczne. No, gdyby nie to, można było naprawdę kraść już na niebywałą skalę. Jak w ogóle wyglądało właśnie owo uwłaszczanie się na majątku państwowym, społecznym w dekadzie Gierka? Wille, owszem, ale co jeszcze i kto najbardziej? Masowo i wszyscy. Problem polegał na tym, to był taki oczywisty element tego systemu, że partia sprawuje władzę, jakby nadzór nad całością gospodarki, całością państwa i że najwyższe stanowiska państwowe, ale to wszystkie, włącznie z jakimiś dyrektorami podrzędnych przedsiębiorstw, zależą od decyzji partii. To był taki klucz nomenklaturowy. Znaczy, było określone tysiące stanowisk państwowych, urzędowych, które nie mogły być obsadzone bez zgody partii. Czyli w takich tam Katowicach, jak ten przykład, który opisałem, czy w jakimś innym Pcimiu Dolnym, czy to w Koszalinie, czy to w Łomży, o tym, kto jest dyrektorem banku, kto jest dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego, decydował lokalny sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Komitetu Powiatowego i w taki naturalny sposób powstawały systemy klientelalne, jakby dzisiaj odtwarzane po części w niektórych rejonach państwa przez chociażby działaczy Platformy Obywatelskiej. Mieliśmy tego tam na Śląsku, chyba w Wałbrzychu czy gdzieś, tego typu przypadki. I to, czy taki dyrektor utrzyma się na stanowisku, czy nie, zależało tylko od tego, czy on należycie spełnia oczekiwania swoich politycznych mocodawców. A to powodowało, że brało się cegły z budowy, cement i tak dalej, i tak dalej. Tanie kredyty z banku i tak dalej, i tak dalej. To normalne mechanizmy tego państwa. To jak się naprawdę towarzysze obławiali i uwłaszczali, to jedno, a to w jaki sposób odbierała to opinia publiczna, to drugie, bo krążyły najrozmaitsze legendy o tym, ile to mają towarzysze, o tym, jak to żona towarzysza Gierka jeździ do Paryża układać sobie fryzurę i tak dalej. Ile było prawdy w tych opowieściach, a ile to było jeszcze takiego dopowiadania sobie? No bo nieraz jest tak, że przecież rządzeni lubią sobie dopowiedzieć i dowyobrazić, jakie to Dolce Vita jest udziałem tych, którzy nimi rządzą. Historie te są w znacznej mierze prawdziwe, uzasadnione. Możemy się spierać, czy latała do tego Paryża raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, prawda? Czy brała tyle pieniędzy z kasy państwowej, czy tyle, ale to są wszystko prawdziwe historie. Edward Gierek w takim wywiadzie z Rzece z panem redaktorem Rolickim z tego samego środowiska, no wyśmiewa, prawda, te historie, że tam żona latała i tak dalej, i tak dalej. Za chwileczkę opublikujemy z kolegą w Instytucie Pamięci Narodowej tom dokumentów dotyczących tak zwanej afery żelazo. Otóż służby specjalne PRL-owskie były zaangażowane w dużą aferę na Zachodzie, między innymi obrabowano tam sklepy jubilerskie, były napady na bank, strzelaniny. Ogromne dochody z tego przedsiębiorstwa płynęły do kasy MSW. Z kasy MSW pieniążki w dolarach, po kilka tysięcy dolarów, przypomnę, że pensja wtedy wynosiła 20-30 dolarów, po kilka tysięcy dolarów przed swoimi wyjazdami zagranicznymi miała pobierać żona towarzysza Gierka. Więc wszystko to, o czym wielokrotnie słyszeliśmy jeszcze w czasach PRL-u, będąc dziećmi, jak towarzysze żyją, to co widzimy na przykład w filmie Alternatywy 4, te obrazy, prawda, które są wypożyczane z muzeum, to są prawda, to jest prawda. Te obrazy rzeczywiście ginęły z rozmaitych muzeów i znajdowały się potem w rękach prywatnych. Ja przypomnę tylko jednej rzeczy, żeby ta wypowiedź nie była za długa.
drogę. Proszę zobaczyć, poczytać w prasie, co znaleziono w domu państwa Jaroszewiczów po zabójstwie Piotra Jaroszewicza. To nie jest majątek, którego normalny człowiek jest w stanie dorobić się na przestrzeni kilkuset lat swojego życia. Piotr Gontarczyk, witam ponownie. Ponownie, dzień dobry. Odejdźmy na chwilę od Edwarda Gierka i wróćmy do Lecha Wałęsy, czyli bohatera książki, której był pan współautorem, SB Lech Wałęsa wraz ze Sławomirem Cęckiewiczem. Niedawno takie dwie wiadomości obiegły media o tym, że generał Ciastoń będzie zeznawał w sprawie Lecha Wałęsy i o tym, że IPN ponownie tę sprawę otwiera. Czy to znaczy, że możemy się czegoś nowego o sprawie Lech Wałęsa, Bolek, dowiedzieć i doczekać się na przykład zmiany w wyroku sądu lustracyjnego w tej sprawie? No co do generaliów, to wydaje mi się, że świat nauki i świat historii nie ma już poważniejszych problemów, że to, co napisaliśmy w tej sprawie, jest prawdą. Pojawiają się już podręczniki szkolne, encyklopedie powszechne, a także jakby działacze Solidarności, którzy skupili się przy takim projekcie jak Encyklopedia Solidarności, już też napisali, jaka jest sprawa z Lechem Wałęsą i Stewu Bolek, więc jakby w świecie nauki wydaje mi się, że ten temat jest zamknięty. Oczywiście sądownictwo lustracyjne może sobie tam jeszcze jakieś rzeczy wymyślać, tak, wymyśla sobie od lat kilkunastu. Ja jestem, pozwolę sobie być bardzo gruntownym krytykiem wartości orzecznictwa lustracyjnego. Nie ma ono dla mnie przesadnego znaczenia. Widziałem wiele kuriozalnych wyroków, które zapadły wbrew oczywistym w treści dokumentom, więc nie przywiązywałbym takiej specjalnej wagi. Jednak to historycy opisują historię, a nie sędziowie w togach, którzy czasami niewiele wiedzą o historii. Natomiast jeżeli chodzi o to, że tam sprawa jakby po raz kolejny ożywa, no to ona będzie jeszcze wielokrotnie ożywać, bo mam też taką nadzieję, będą się pojawiały co już jakieś nowe fakty i nowe dokumenty. One w sprawie wyroku lustracyjnego to niewiele zmienią, bo podejrzewam, że nie ma sędziów w Polsce, którzy by byli w stanie przyznać z wielu powodów politycznych i różnych innych, że taka jest prawda w wypadku Lecha Wałęsy, a nie inna. Więc na zmianę wyroku mnie liczył. Natomiast nie przywiązywam też większej uwagi do tego, co może powiedzieć były funkcjonariusz pan Ciastoń w jakichś tam swoich zeznaniach. Tak? No to, co historycy ustalili, a to, co czasami opowiadają SB-cy w sądzie, no to są czasami wręcz kuriozalne historie. Nie spodziewam się też jakiegoś eksplozji czy wulkanu prawdomówności od byłego pułkownika bezpieki. Nie przywiązuję do tego wielkiej wagi. A teraz wracając na moment jeszcze do Edwarda Gierka, bo bardzo ciekawa ta informacja mi się wydaje o tym, że szykuje się publikacja na temat, rozumiem, na temat czego? Całej epoki gierkowskiej, czy jakiejś wybranej działalności Edwarda Gierka szykowana przez pana i jeszcze współautora, jak rozumiem? Tak, z kolegą Witkiem Bagińskim z IPN-u przygotowaliśmy tom, to jest kilkaset stron dokumentów dotyczącej jednej z największych afer w aparacie bezpieczeństwa, ale także dotykających najwyższych szczebli władzy. To jest afera Żelazo, o której parę słów wspomniałem. Takich afer było wiele. Była wcześniej w latach 60. tak zwana afera kurierów, gdzie kurierzy dyplomatyczni służb specjalnych utworzyli gigantyczną siatkę zajmującą się przemytem i handlem złota. Potem była afera Zalew, mniej więcej o zbliżonej konsystencji w latach 60. Generalnie cały aparat partyjno-państwowy od lat 40., zwłaszcza ten mający kontakt z zagranicą, czyli tam MSZ-y, prawda, sieci kurierskie, to jedna czasami wykrywana po prostu banda rzezimieszków.